prędzej w tych czasach można się spodziewać inkwizycji, to nie hiszpańskiej w domu. Dzień dobry. W programie Na Gazetkach witają Państwa Jan Bolanowski i Robert Schulz. Zapraszamy. Sezon przedświąteczny, szukamy prezentów, Lidl podpowiada. Takie prezenty trochę w formule gender. Bo tak, dla pań wspaniały hantel wibracyjny. Za 99 zł można sobie tutaj mułę wyrabiać. Pani wibruje hantelek? Dwa poziomy intensywności tych wibracji. A oprócz tego wielofunkcyjny przyrząd do ćwiczeń. Maksymalna masa do 120 kg. Tutaj odważna deklaracja Lidla. Dla pań taki przyrząd. A co dla panów? Panie na siłowni, a panowie wygodna bielizna, bezszwowa, za 24,99 koszulka męska od M do XXL. Tutaj pan widać, że taki zadowolony. Zmęczony, tak, albo właśnie taki odprężony. Takie czasy. A w dyskontach wojny robotów. I to takich odkurzających, bo oto właśnie w Lidlu jest robot odkurzający Libero za 399 zł. Ma trzy programy do sprzątania, ma czujniki zapobiegające upadkowi, także nie spadnie z żadnej takiej krawędzi, rozpoznaje przeszkody, sprząta pod meblami, do twardych podłóg i wykładzin, a w Biedronce jest też taki, tylko że o 100 zł tańszy, za 299 zł tylko i również ma czujniki, ma wskaźnik rozładowania akumulatora, czyli wiadomo, kiedy mu się skończy ta praca. Ma 6 trybów sprzątania. Jest bardziej w kolorze szturmowca Imperium. No tak, tak, bo nie ma taki, ale jest też czarny. Także i w kolorze Vadera, i w kolorze szturmowca. W Biedronce coś dla tych, co spóźnili się na kalendarz adwentowy, albo adwentu nie uznają. Teatrzyk czekoladowy można zacząć w każdej chwili. Jak rozumiem, działa chyba podobnie, że są okienka. Otwierasz, tak, znajdujesz. Dokładnie. 3,99 za 85 gramów czekolady, więc cena niewiele wyższa niż w tabliczkach. W Biedronce festiwal miodów, czyli coś słodkiego na święta i w cenie 13,99. To jest taka cena przy zakupie dwóch słoików. Oszczędzamy tutaj prawie 8 zł. Proszę bardzo, kilogramowe słoje, miód pszczeli wielokwiatowy, ale są też inne. Jest miód lipowy, ale też na przykład nektar wielokwiatowy. Jest tutaj, proszę bardzo, miód niekoniecznie polski. Rozmarynowy, widzimy, że portugalski. No właśnie, rozmarynowy, tak. Tylko z europejskich pasiek, czyli i są polskie miody i europejskie. Możemy się poczuć jako taka część Europy. W Lidlu coś, co może być hitem na święta. Maszyna do szycia matki Singer. Za 399 zł jedynie, a ma tak. 6 ściegów podstawowych, 19 ściegów ozdobnych i 6 ściegów elastycznych. 750 obrotów na minutę. Regulowana długość i szerokość ściegu. Bogaty zestaw akcesoriów. No, wydaje się, że to bardzo dobra promocja. Ale bez stoliczka takiego, wiesz, żeliwnego. No, ale stoliczek żeliwny to sobie na kole czy na innej giełdzie staroci można kupić, postawić przyczepić nowego Singera i masz z tradycją w nowoczesność. Z tradycją w nowoczesność to też idzie Biedronka i oferuje Carhera do domu, ale nie takiego wielkiego, nie jakąś wielką machinę do odkurzania z myjką, tylko po prostu poręczne urządzenie mieści się w jednej dłoni, obsługujemy jedną dłonią, myjąc okna i inne powierzchnie szklane, na przykład stoliki. Każdy już chyba ma taki szklany stolik, prawda, Janek? No, a każdy też ma szybę w domu i w samochodzie. Każdy ma szybę, okna, tak nie? Jest. Za 199 zł, czas pracy 20 minut, tu jest akumulator litowo-jonowy, więc bez efektu pamięci. Jedziemy po prostu przez 20 minut, potem troszeczkę możemy odpocząć, wypić sobie, napić się kawy. 20 minut sprzątania to jest taka moja maksymalna dawka. Tak, a potem 40 minut przerwy na podładowanie oczywiście akumulatorów i jedziemy. I tak można sprzątać na święta. To my się piszemy. W Netto z kolei markowy blender w rewelacyjnej cenie. Bosch. Za 59,99 dostaniemy blender o mocy 280 W. Jest to taki podstawowy model, no ale cena 59 to robi wrażenie. Na święta nikomu tego nie życzymy, ale no, wypadki chodzą po ludziach. Są czasami jakieś włamania, jak gdzieś wyjedziemy, giną kosztowności z domu, a to jest zawsze bolesny cios. Najgorzej, jak tę biżuterię dostaniemy pod choinkę. No właśnie.
A tutaj w netto znajdziemy coś fajnego. Wiadomo, że złodzieje książek nie czytają, no więc schowajmy biżuterię do książki. I tutaj jest organizer na biżuterię właśnie w formie książki. Zmieści na przykład 48 par kolczyków. Ale też można włożyć pierścionki. Zapinamy taką wsówką. Odkładamy na półkę. No kto tam między na przykład Cichym Donem a Nadniemnem się spodziewa biżuterii? No po prostu nikt. Nikt. Telewizor wyniosą, radio wyniosą, a książki zostawią. Prędzej w tych czasach można się spodziewać inkwizycji, to nie hiszpańskiej, w domu. Lidl tutaj przygotował coś fajnego, bo są nie tylko gwiazdy betlejemskie za 9,99 w doniczkach, ale jest też kaktus bożonarodzeniowy, proszę bardzo, Lidliczka. Nie wiedziałem, że jest kaktus bożonarodzeniowy. No ja też nie wiedziałem, ale tu się dowiedziałem z tej gazetki właśnie. I rzeczywiście taki w kolorach jest. No jest taki mini gwiazda betlejemska, zobacz, jest też zieleń i po prostu czerwień. Ale to nic, ponieważ są też choinki w donicach. Proszę bardzo, jest świerk kujący za 29,99. Taki troszeczkę nieopierzony. Jest też serbski albo pospolity w donicy. Ten jest taki bardziej o kształcie krzaka. Ale jest też jodła kaukaska cięta za 49,99. I to całkiem spora, bo ma aż 180 cm wysokości. Bo proszę Państwa, dobrać dobre drzewko naprawdę, to jest gwarancja świetnych, udanych prezentów. Mikołaj ma po prostu pod co te prezenty podłożyć. A my wszystkim Państwu życzymy naprawdę wielkiego, obfitego Mikołaja. Żegnają Państwa Robert Schulz i Jan Bolanowski. Dziękujemy.